PSL. Blisko ludzkich spraw. Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, Podlasianie, zdecydowałem się kandydować, ponieważ uważam, że bardzo ważnym jest, aby ludzie związani z szeroko rozumianą gospodarką mieli swoją reprezentację w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Często jest tak, że trudności związane z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw nie są właściwie rozumiane i rozwiązywane. Od 19 lat pracuję w spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie, pełniąc funkcje kierownicze. Aktualnie jestem kierownikiem działu kluczowych klientów. Znajomość praktyczna tych problemów potwierdza moja praca i rozwój firmy Mlekpol, gdzie odpowiadam za strategicznych partnerów handlowych, szeroko rozumiane sieci handlowe. Zawsze wyznaję zasadę, iż należy ciężko pracować i współpracować, szukać kompromisów i korzystnych rozwiązań. Angażuję się w życie społeczne regionu. Jestem dyrektorem biur poselskich posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Edmunda Borawskiego. Kandyduję w wyborach do Sejmu, ponieważ bliskie mi są problemy społeczne i gospodarcze Polski, a w szczególności Podlasia, małych miast i wsi. Pragnę swoją wiedzę, umiejętności życiowe wykorzystać do dynamicznego rozwoju, a w szczególności rozwoju mleczarstwa, przedsiębiorczości lokalnej i rolnictwa. Wierzę, że 25 października 2015 roku wybierzecie mądrze. PSL. Blisko ludzkich spraw. Kolega Wojciech w dotychczasowej pracy w naszej spółdzielni pełni bardzo odpowiedzialne obowiązki. Jest kierownikiem działu do współpracy z dużymi firmami handlowymi. Na tym stanowisku sprawdza się. Negocjacje, które prowadzi w zakresie warunków współpracy, są z dużym efektem dla spółdzielni. Myślę, że to jego doświadczenie przełoży się później w rozmowach na coraz to wyższym szczeblu o problemach spółdzielni, o problemach gospodarczych Podlasia. PSL. Blisko ludzkich spraw. Dziękuję za każdy oddany głos i gwarantuję, iż nie zawiodę waszego zaufania. Wojciech Grochowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer 5, pozycja 4. Serdecznie dziękuję. PSL. Blisko ludzkich spraw.